No i witam was w kolejnym odcinku z New World. Ulepszenie pod K. 4 punkty cechy, z tego co widzę, tutaj jakąś dostaliśmy. No i co? Tak się zastanawiam, ale to... Ja będę chciał... Ciekawe, bo ja tu widzę tylko laskę życia, a jest tu gdzieś jakaś laska, rękawica próżni, ognista laska, inteligencja, dobra. No to już wiem, w co będziemy punkciki dawali. Kondycja też by się przydała. I tutaj mamy muszkiet, jest to... drugorzędne dla muszkietu, tak? Więc i zręczność będzie potrzebna. Dobra, trzy cechy będą mi potrzebne. Zręczność, inteligencja. W sumie do różdżki jest tylko inteligencja, więc nie ma problemu. Ciekawe, jak to jest z tymi brońmi tutaj. Bo chciałbym maga, ale chciałbym, żeby też potrafił strzelać. Że tak powiem, jest jeszcze garłacz. Hu, hu, hu. Ale dobra, w siłę już nie będę ten, więc trzeba się zdecydować. Najlepiej to byłoby, jakby tylko jedna cecha była potrzebna, czyli różdżka tak naprawdę. To w inteligencję będziemy szli jak najbardziej. 4 punkty były. Dobra, to w zręczność też dam. Jak będzie się oddawało zawsze 4 punkty, to zawsze 2, 1, 1 i będzie git chyba, nie? Nie wiem, nie znam się, ale myślę, że póki co zostawimy tak. I co? I to chyba wszystko, co tutaj mogę zrobić, nie? A ty co, mi się tak patrzysz przez tą lunetę w twarz, za daleko stoję, czy co? Dobra, do wraków mamy lecieć i poszukać jakichś tam zapisków, pozostałości, ble, ble, ble. Zobaczymy, co tam mają. Broń by się przydała nowa. Różdżkę chcę już. A nie z mieczem latać. Rozumiem, że to będzie w samym statku gdzieś tam, co tam by trzeba było podejść. Auć, ale dostałem. Coś tam pisało. Chyba chodziło o to. Duże zapasy. Punkt biegłości. Dobra. Coś tam znalazłem? Co to? Skórzany płaszcz. I voilà. Ale to jeszcze nie szata maga. Dobra, tu chyba nic nie znajdę już. Trzeba szukać gdzieś dalej. A co tam jest?
Klątwa Posejdona. Prawy mężczyzna chował się we wraku Posejdona, który rozbił się o brzegi Aternum. Zaczęliśmy rozmawiać, ale przez pierwszych kilka chwil bełkotał pod nosem coś o klątwie Posejdona. Po pewnym czasie zaczął dochodzić do siebie. Udało mi się ustalić, że mężczyzna musiał być na statku, który został trafiony przez iglicę skażenia. Taki los często spotyka członków załóg, których może wyrzuca na brzeg. On utrzymywał, że to wszystko przez klątwę Posejdona. Należy to zgłosić szarym szeregom. Taki obrót spraw zdarza się zbyt często, by uznać to za przypadek. Nieodnaleziona strona. Dobrze. Znaczy nie dobrze, że... Ale wiemy, że coś jest. Na rzeczy. O nie. Czyli trzeba poszukać inny statek jeszcze. Trochę tych statków tu jest. Nie powiem. Poziom czwarty. I co? A, teraz dwa punkty. No to inteligencja zdecydowanie. No i mam dylemat. A, jeszcze tu są umiejętności. Magia ognia i piromanta. Co to robi? Regeneracja 10. Wywołujesz na obszarze docelowym wybuch płomieni, który zadaje 170% obrażeń od broni. Wypuszczasz z laski 4-metrowy strumień płomieni zadający 50% obrażeń od broni co pół sekundy. Każde trafienie nakłada podpalenie, zadając 6% obrażeń od broni co sekundę przez 6 sekund. Kumuluje się do 5 razy. No, powiem wam, że... Nie, pójdziemy tutaj, bo tu widzę jakieś kule ognia. Deszcz meteorów. Kula ognia. Dobra. Spryt podpalacza. Idziemy to. Ale mamy 0 punktów, a tu jest, że niby 1? Co to znaczy? A że jeden na miecz, tak? Nie potrzebuję na mieczu, ja chcę... Różdżkę chcę. Odwrócone pchnięcie. Pchnięcie zadaje 175% obrażeń od broni. Zwiększona szansa na trafienie krytyczne mieczem i tarczą. Sposobność. Wiruje ją co ostrze po 5% do rozdarcia na 10 sekund. Rozdarcie zmniejsza pancerz celu. Mogę to wziąć? Nie wiem, czy tak to powinienem robić, czy nie. Bo te drzewko jest tu, to stąd jest tu. Nasączone mocą pachnięcie. Trafienie atakiem ciężkim zadaje 30% do nasączenia mocą na 5 sekund. Nasączenie mocą zwiększa zadawane obrażenia. A może jednak to weźmiemy zamiast tego. Ostatni atak w serii z ataków lekkich powoduje spowolnienie o 20% na 2 sekundy. O! 5 Achillesowa. Powiem wam, że coraz to takie... No każde ten... Fajne jest każde prawie.
I ciężko wybrać. Dobra, spowolnienie może być bardzo przydatne chyba. Ja lubię, jak moi przeciwnicy są spowolnieni, więc. Na górę nie da wejść. No trudno. O, widzę coś. Manifest zakład załadunkowy z koronacji. Trzy skrzynie kruszcu w sztabach, suchary, dwie rolki pergaminu, 13 siekierek, 15 łuków, 5 skrzyń strzału. Zbierz listę załogantów i zbierz dziennik pokładowy. Takie rzeczy jeszcze potrzebuję. Punkt rangi terytorium. Siekierka 16, 13, splot skośno-krzyżowy, coś tam, coś tam. Koronacja Kapiliego, lista załogantów. O, i mamy kolejną część. Kapitan Kapili, pierwszy oficer Tupu, oficer techniczny Salesa, drugi oficer Hoapili, nawigator Eketone, Bosman Arona, takielarz Hamakua, lekarz Kekai, inżynier Lavea, artylerzysta Fiso, kwatermistrz Sapani, Cook Rata i steward Pichopa. Zbierz dziennik pokładowy, czyli to będzie trzeba gdzieś tam jeszcze poszukać. Według tego gdzieś tam 34 metry w tamtą stronę. 25, 20. Dobra, wstaję, to trzeba go zatłuc. Padło coś. Żelazny nabój. No, może się przydać. A co tu mamy? Wkrótce wybuchnie bunt. Bosman Arona mówił całej załodze, że sam byłby lepszym kapitanem. Pomruki niezadowolenia zmieniły się w gniewne ryki. Dochodzące spod pokładu. Jeśli chcemy na czas dotrzeć do naszego celu podróży, muszę za wszelką cenę odbudować swój autorytet. Metrów w tamtym kierunku.
28 metrów w tamtym kierunku. Dobrze, spróbujemy, zobaczymy, czy dobrze biegnę. O, mamy kawalerzystę jakiegoś, kogoś, ktoś lepszy chyba. Albo i nie. Nie wiem, czy ja tę misję już zrobiłem. Chyba nie jeszcze. Tak mi się wydaje, bo tutaj cały czas mi pokazuje 169 metrów. O, jakiś ekwipunek tu jest. Czyli co? Czyli dalej lecimy do kolejnego statku. O, i kolejne się pojawiają, także nie będzie tak lekko. Tum, 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 tum. Zabierz okrętową flagę z rufy. Zabierz okrętową flagę z dziobu. Tu rufa. No i pięknie. Jeszcze jacyś? Nie. A to co to? Co to? A ty, skubańcu, coś tam chciałem nie rzucić. Rentowa flaga. Z dziobu mamy, jeszcze na rufę lecimy. Ciekawe, czy to coś potrafi też wchodzić. Za nami, czy nie bardzo? Chyba nie potrafi. Dobra, biegniemy mniej więcej podobnym trasą, jak tu przebiegliśmy. Chcę zobaczyć, czy mi się te misje będą zmieniały. Czy po prostu zrobiłem po kolei wszystko i dlatego już teraz mam z nią porozmawiać.
Chyba stamtąd przyszedłem wtedy, nie? Ale chyba tak mi się wydaje, że po prostu zrobiliśmy wszystko, co chcieli po kolei. A masz. Łukasz wspomina, że taki ark bez dinozaurów jest, ale do arka to tak daleko trochę. Z każdej strony tak naprawdę. Udało ci się znaleźć naprawdę sporo rzeczy. Osada w urwiskach monarchy przechowuje tego typu przedmioty w charakterze pamiątki. Łuk chrastowanego drewna. Zakładam, że chcesz szybko wyruszyć do osady. Obiecuję, że nie zajmie ci dużo czasu. Miło tak dla odmiany mieć towarzystwo. O, teraz widzę, że działają ładnie dialogi. Tylko nie kraczę, bo za chwilę przestanie. Nie mogę odejść, dopóki całe skażenie nie zostanie stąd wyplenione. Jak zapewne się domyślasz, nie przepadam za tego typu robotą. Możesz mi w tym pomóc? Wydaje mi się, że skażenie zalęgło się w jaskini morskiej. Nazywamy ją Jaskinią Żółwi. Jeśli dasz radę się tam wybrać i zrobić co trzeba, będę ci ogromnie wdzięczna. Tylko zachowaj ostrożność, Erandir. Powiedziała, będę, a tu byłabym ci ogromnie wdzięczna. Trochę różnicy jest w tych dialogach mówionych, a tym co jest napisane, ale nie przeszkadza mi to akurat. Ważne, żeby dialog był dobrze powiedziany. Bez urwania, że tak powiem. Dobra. Co to? Zmiana nastawienia. Gdy tak leżę, patrzę na falę, wspominam swoje dawne życie. Byłam obiecującą archeolożką. Przybyłam na tę wyspę za sprawą opowieści o przeszłości i ludzi, którzy snuli je z wielkim przekonaniem. Początkowo ciężkie życie na wyspie dawało mi się znaki i sądziłam, że nie przetrwam, ale wkrótce zmieniłam zdanie. Gdy Bixford zasugerował, że powinnam zostać strażniczką, nie miałam pojęcia, dlaczego ktoś chciałby dobrowolnie zgodzić się na tę pracę. Jednak z upływem czasu okazało się, że sprawdzanie statków, rozmawianie z rozbitkami, udzielanie im pomocy, wysłuchiwanie ich opowieści, odkrywanie ich przeszłości, pomaganie im w zorganizowaniu przyszłości na wyspie jest bardzo satysfakcjonujące. Podziękuję Bixfordowi następnym razem, gdy zajdę do osady. Jeśli zaś chodzi o konieczność walki z utopionymi, każda praca ma swój upierdliwy aspekt. No, to prawda. Czyli co? O, patrzcie, ktoś tutaj jest, jakiś nowy kolega przybył do gry.
Tu gdzieś będzie ta jaskinia żółwi. 85 metrów w tamtym kierunku. Odporność na skażenie. O, chyba mam. Poziom trudności 5. Co to znaczy? Że mam za niski level? Znajdź źródło skażenia. 4 kilometry prawie? Łohoho, no to chyba nie dla mnie na razie. Chociaż może pójdzie szybko. Gdzie ty, skubańcu, mi tutaj uciekasz? A, masz. Chciałem zauważyć, że tu też w tej grze nie ma minimapy. Ciekawe, nie? Póki co mi to nie przeszkadza, no ale... Może przyszłościowo się kiedyś przydać. Albo i nie, zresztą bo jak... W sumie jak damy mapę, to jest bardzo ładna. I dosyć wszystko widoczne jest, więc... No, tak. Jest dosyć dobrze widoczne wszystko. Zasłona. Metrów. To szybko te 4 km przebiegłem. Albo mi się wydaje. Skażony rojownik. Co to jest? Coś bez nóg to było w każdym bądź razie. I pełzało. O, i tam pełznie następny. Mam pokonać skażonego kapelana. Mhm. O, i tu następny idzie. Gdzie jest ten kapelan? Na zewnątrz czy tutaj? Gdzieś tam. Z tego co widzę, w tamtym... O! Tu jest. Jak dobrze mi się wydaje, to... To jest to coś tutaj. Chyba więcej nie ma tych. Uch.
Ała. Dobra, nie będzie problemu. Myślałem, że będzie trudniej. Ale spoko. Chociaż sporo życia mi zabrał. No i pięknie, misję mamy zrobioną. Jaskinia za nami. Możemy wrócić, pogadać. I to bardzo dobrze, bo czas naszego odcinka minął. O, znowu zasłona. No i znowu się dosyć szybko się ta zasłona tutaj tworzy. Ale to nic, my już lecimy oddać misję i kończymy. No ale widzę, że jeszcze troszeczkę walki pozostało. Hej! Skubana. Punkty cech doszły. Pięknie. Uwielbiam takie informacje. I biegłość się zrobiła. Jeszcze nie wiem, na czym to wszystko tu polega, jeżeli chodzi o tą punktację. Za to, co się dostaje. Znaczy wiem, że za to, że walczymy, to mi się to zwiększa. Punkty doświadczenia. To, że walczę mieczem, to mi zwiększa walkę mieczem i tarczą. I to wszystko mniej więcej rozumiem, ale chodzi mi o fakt... Co jest do czego tak naprawdę? Czyli innymi słowy, dokładna mechanika, jaka tutaj jest zastosowana, co do rozdziału tego wszystkiego. Podziału, rozdziału. Co było w jaskini żółwi? Dzięki niech będą wszystkim świętym. Co za ulga. Gdybyśmy nie zajęli się tym skażeniem, rozniosłoby się po całych urwiskach monarchy. Raptem w kilka dni. Pochwaliłem już. Nie działa. Nie wiem skąd pochodzisz, ale zapewne nie było tam kolorowo. Jesteś tu góra od godziny, a już pozbywasz się skażenia. To imponujące. Rany, nie do mnie takie pytania. Niektórzy twierdzą, że znają odpowiedź. Może skażenie pochodzi z mrocznej części naszych dusz. A może to plugawa choroba, która trawi umysł. Wiem tylko, że to coś okropnego. Wprawdzie udało nam się pozbyć skażenia, ale to i tak zły znak. Musimy o tym powiadomić osadę w urwiskach monarchy. Musimy ostrzec mieszkańców. No dobrze. Wolałabym zająć się tym wspólnie, ale muszę tu zostać. Idź, zanieś tę wiadomość nadzorczyni Saville. Tego typu aktywność skażenia od dawna nas martwi. Cztery punkciki doszły, patrzcie.
Dobra, tam w kondycję. Chyba, żeby już teraz coś... W sumie to tak mi coś przyszło do głowy. Generalnie to chyba muszę wziąć do ręki inną broń i walczyć inną bronią i wtedy będę się uczył używania innej broni. Czyli muszę gdzieś znaleźć taką ognistą laskę. To są umiejętności, które rozumiem. To są. To troszeczkę zwaliłem to, bo to. Chociaż nie jestem pewien teraz. To jest na pewno do tej umiejętności, i to jest do tej umiejętności, a to jest do tej umiejętności. A to wszystko to jest jakby dodatek jakiś taki. Kto wie do czego. Ropiący ul. Ranking terytorium. Orbiska monarchy. No, jeszcze troszeczkę. I wpadnie mi coś tutaj. Jakiś level, tak? Rozumiem. Że to zbieranie tutaj tego wszystkiego to do arka jest porównywalne, ale nie, ani troszkę, bo jak najbardziej w arku rąbie się drzewo. Czekajcie, jak sobie przypomnę. Tak, siekierka i kilof jest. Więc rąbie się drzewo, skały się też zbija, no zbiera. I zbiera się też rośliny, to prawda. Ale to całkiem coś innego. Czy ja jestem blisko tego 492? Dobra, ja sobie tutaj potem wrócę. Pójdziemy do tej osady. I na razie wszystko omijam tak jak leci. Te misje będziemy robili następnym razem. Tam przebiegłem 4 km dosyć szybko, więc myślę, że te 400 metrów... No dobra, tutaj to widzę troszkę inaczej wygląda. Ale też leci. Bo chcę być w miarę bezpiecznym miejscu. Nie wiem, czy jak tutaj wyjdę z gry, to wypowiedziano wojnę. Kto to komu wypowiedział wojnę? Okej, jesteśmy chyba na miejscu. 200 metrów i to jest jakaś osada. Uaktywniono punkt odrodzenia. No właśnie. I o to mi chodziło. Dobrze. No to jesteśmy w jakiejś osadzie. O, tu nawet ktoś biega. 46 level. Uhu. Nam jeszcze trochę będzie brakowało do tego levelu. No ale to nic. Gra dosyć ciekawa, to muszę powiedzieć. Całkiem przyjemnie się gra, więc na pewno będę jeszcze w to grał i będziecie mogli pooglądać, jak to wygląda. A może jak będziecie chcieli, będziecie mieli, to może pogramy razem. Zobaczymy co i jak.
A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie, łapki w górę, komentarze, udostępniajcie i subskrybujcie. To tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego wieczorku. Cześć.